Miesiączka wróciła do nas. Tak jak mówię, jeżeli to jest początek waszej diety, jeżeli to jest adaptacja, to nie warto sobie tutaj zbytnio zawracać tę głowę. Prawdopodobnie to się wszystko wyreguluje. Jeżeli nie, jeżeli to się utrzymuje od dłuższego czasu, to co może pomóc? Słuchajcie, może pomóc wykluczenie postów, dlatego że my bardzo często, jak wchodzimy na dietę keto, to my chcemy wszystko, tak? Czyli tak, popełniamy wszystkie możliwe błędy świata, zaczynamy adaptację, ale nie wchodzimy na nasze całkowite zapotrzebowanie kaloryczne, tylko od razu robimy redukcję, tak? Od razu się odchudzamy, od razu tchniemy 500 kilokalorii, bo od razu chcemy chudnąć. Robimy pierwszy podstawowy błąd. Drugi, jak już wchodzimy na to keto, to żyjemy w oknie czasowym, tak? Od razu. 8-godzinne okno czasowe, jemy od godziny 8 do 16 i tyle. I potem po 16 umieramy z głodu, ale nie jemy, bo jesteśmy w oknie czasowym. Tragedia. Ja zawsze mówię, że nic na siłę. Jak jesteś głodna, to jedz. Dlatego bardzo często to wykluczenie postów, właśnie jedzenie w tych IF-ach albo w ogóle postów, bo niektóre kobiety też mają tendencję do tego, że od czasu do czasu chcą zrobić post o wodzie tylko, tak? Niektórym to super służy, ale jeżeli u ciebie zatrzymała się miesiączka, to absolutnie to nie jest dobra droga. To jedzenie w oknie czasowym nie jest dobrą drogą. To robienie postów o samej wodzie, które trwają, nie wiem, 24-48 godzin i więcej, to nie jest dobra droga. Dlaczego? Jeżeli my wchodzimy w ten tryb oszczędzania, to nasz organizm nie będzie chciał mieć miesiączki. To jest czas dla niego, czas niedoborów, czas głodzenia się, w którym to nie jest optymalny czas na zajście w ciążę. Dlatego ta miesiączka zanika, tak? On reaguje w sposób bardzo naturalny. Tutaj może pomóc najadanie się, czyli tak jak mówię, siadanie do stołu, okej, zakładasz sobie, że będziesz jeść 3 posiłki dziennie i będziesz się najadać do syta, tak? Czyli po prostu jesz do tego momentu, aż jesteś najedzona. I tutaj nie ma się nad czym za bardzo rozczulać. Żeby miesiączka wróciła, czasami nawet trzeba trochę przytyć. Jeżeli nawet nie był to twój cel, po to, żeby znowu hormony wróciły do równowagi. Czasami może pomóc doładowanie się węglowodanami. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale to pomaga. Nawet po to, żeby trochę zmobilizować tarczycę do pracy. Tutaj mogą pomóc jakieś węglowodany z niskim indeksem, jakiegoś rodzaju, na przykład, nie wiem, chociażby bataty. Czy jeżeli chcecie zboża, no to nie wiem, pełnoziarniste zboża, większej ilości marchewki, tych warzyw korzeniowych, wprowadzenie ich, rotowanie co kilka dni, to też może pomóc. Unikanie kawy kuloodpornej. I to nie jest tak, że ja mam coś do kawy kuloodpornej jako dodatku do posiłku, ale mam dużo, jeżeli chodzi o kawę kuloodporną, która ma posiłek zastępować. Dlaczego? Dlatego, że kawa kuloodporna może robić. Daje nam poczucie sytości, ale czasami przez to pomijamy posiłek, tak? I nagle się okazuje, że my pijemy kawę kuloodporną na śniadanie. Ona tam dobra, no ma tych kalorii trochę, ale tak naprawdę co my sobie z tego tłuszczu i jakich składników odżywczych dostarczymy w porównaniu do tego, jakbyśmy, nie wiem, miały zjeść sałatkę, jajecznicę, rybę wędzoną, cokolwiek. I nagle okazuje się, że drugi posiłek gdzieś tam obiad, kolacja i właściwie tyle. Dlatego ja jestem przeciwnikiem kawy kuloodpornej na śniadanie, czyli jako śniadanie, natomiast jako dodatek może być. Pełnowartościowe posiłki, no to właśnie mam na myśli, żeby sobie dostarczać i witamin, i minerałów, żeby odżywiać organizm, bo jeżeli on jest odżywiony, jeżeli jest w stanie równowagi, to znowu ta miesiączka będzie, dlatego że on wtedy odczuwa to jako sygnał do tego, że to jest taki optymalny czas, żeby w tę ciążę zajść, więc dlaczego ma nie miesiączkować? To jest stan zupełnie naturalny. Pomocne jest obniżenie poziomu insuliny i redukowanie stresu, dlatego że wtedy, kiedy redukujemy stres, to też będziemy regulować nasze nadnercza. Pewnie słyszeliście o takiej nazwie jak syndrom wypalonych nadnerczy. To też może być powód tego, że cykle są nieregularne. Oficjalnie takiego terminu medycznego nie ma, ale generalnie dużo osób na właśnie skutek przewlekłego stresu się z tym zmaga. No i wyregulowanie pracy tarczycy oczywiście, dlatego że w sytuacji, kiedy mamy niedoczynność tarczycy, bardzo często jest to związane z tym, że w niedoczynności tarczycy cykle będą nieregularne. To też widać na przykład na ciepłocie ciała, tak? Jeżeli ktoś z Was prowadzi obserwację cyklu, mierzy sobie temperaturę, to takim charakterystycznym objawem też jest to, że w trakcie tej pierwszej fazy temperatura jest niższa niż 36,4.